Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam was w American Truck Simulator, chociaż nie w Ameryce, bo dzisiaj będę przemierzał tereny innego kontynentu. Jak pewnie tytuł na to wskazuje, dzisiaj będę jeździł po Australii, chociaż nie mam do tego akurat zbytnio dobrej ciężarówki. To wynika z tego, że sobie nie zainstalowałem żadnej innej ciężarówki, która będzie pasować na Australię. Od razu stworzyłem sobie profil i właściwie jadę teraz samouczek, bo jak się okazuje, dali mi tutaj dosyć długą trasę jak na samouczek. Po raz pierwszy chyba będę miał po prostu taką długą pieszą trasę. Zazwyczaj są one krótsze. A tutaj wyświetla się niby 133 km, więc co to jest, jeśli chodzi o taką skalę typowo ATS-owską. Ale tutaj jednak jestem na mapie na osobnym module. Bo tutaj, i przy okazji tutaj mam skalę 1 do 2, więc te 133 km to jednak jest więcej do przejechania niż to, co by było normalnie w ATS-ie. Jest to mapa Australian Outback Map, wersja 5.1, jest ona dostępna na stronie Tracky Modes i link do niej w sumie znajdziecie w opisie. Kiedyś ta mapa, z tego co kojarzę, była za paywallem, ale autorzy postanowili udostępnić ją w sumie za darmo, przynajmniej w takiej wersji, jaką tutaj mam do dyspozycji. Nawet pokażę wam tutaj mapę. To będzie nie ten przycisk akurat. Jeszcze postaram się ogarnąć jakoś to sterowanie. Natomiast mapa na ten moment w podglądzie prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, trochę tych terenów jest. No i mnie czeka taka trasa. Ot, taki samouczek. Ciekawe, prawda? Dobra, to ja sobie tutaj wrócę. Wiozę odzież, jak widzicie, z Cascadią. Z tym, że po prostu taką ciężarówkę mi dali, to jest samouczek. Dopiero co założyłem ten profil. Myślałem, że będę musiał sobie przygotować tu wszystko odpowiednio, ale jak dali mi już taką długą trasę na dzień dobry, to pomyślałem, że po prostu wspólnie z wami po prostu pojadę po niej. Przy okazji, bo chyba nie powiedziałem o tym, dzięki Wilkę za po prostu informacje na temat tej mapy, za polecenie i w ogóle za link do tego, także sobie skorzystam. No a przy okazji tutaj nadal pewną gwiazdą na zaproszenie będzie jeszcze zestaw Mozda Racing TSW wraz z bazą R9 w ramach jeszcze takiej współpracy, bo zobaczymy wspólnie, jak prezentuje się ta kierownica po tej ciekawej mapie, bo z tego, co nieco przetestowałem, drogi na pieszą przejażdżkę tak właściwie, są tutaj dosyć ciekawe. Nie mamy do czynienia z takim płaskim, prostym asfaltem. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, odczuwać, raczej nie, ja to będę odczuwać. Bo ten asfalt jest chropowaty i dosyć fajnie zrobiony, natomiast tak, tutaj sobie ustawię w ten sposób, to będę jechał na automacie, bo nie chcę się bawić ze skrzynią, ponieważ nie ma też jej dobrze jak przypiąć w chwili obecnej, ponieważ skorzystałem teraz sobie z tego zacisku biurkowego, za pomocą którego można sobie ustawić tą kierownicę w taką lepszą pozycję, jeśli chodzi o ten cały zestaw, taką bardziej trackerową pozycję. A przy okazji, mam nadzieję, że to w miarę dobrze widać, ale zmieniłem sobie przy okazji kolorki tych ikon, jak widzicie. Ale za chwilę co nieco o tym zestawie też będzie. To jest Australia, więc ruch lewostronny w razie W. Ja tutaj, jak wspomniałem, już kierownicę mam po złej stronie, bo normalnie powinien mieć po prawej stronie, skoro ruch jest tutaj lewoskrętny. Ale niestety nie ogarnąłem sobie żadnej ciężarówki. No i taką mi dali tutaj na samouczek, więc muszę jechać tym, co mam po prostu. Natomiast sam ruch, co prawda teraz żaden się pojazd nie pojawił, to normalnie pojawia się po tej właściwej stronie, właściwej jak i w Australii jest, bo wiadomo, że dla nas to jest to błędny kierunek jazdy. Oni jeżdżą pod prąd, ci tutaj, tak samo ci w Brytanii. Tak oczywiście śmieją się w razie W, jeśli ktoś tego nie wyłapał.
Natomiast no, uważajcie, bo tutaj jest odpowiednio ten trafik zrobiony i widzę, że tutaj ciężarówka przemierza i nie wiem, czy to będzie widać. Możecie sobie spróbować cofnąć materiał, spauzować, ale jest to pojazd, który normalnie nie występuje w trafiku ATS-owym. Jest to zawartość tej mapy. No i tam normalnie kierowca siedział po prawej stronie, bo był to też taki specjalny mak, który no jest dostępny normalnie w Australii, chyba tak mi się zdaje. Jest skonfigurowany po prostu pod tamtejsze drogi. No a tutaj mamy taką zawartość w trafiku. Pojawiają się jakieś pojazdy normalnie z ATS-a, ale jest tutaj też sporo pojazdów od autorów tej mapy, więc fajna sprawa. Nie instalowałem żadnych dodatkowych innych modów oprócz samej mapy, no oprócz tego HUD-u oczywiście. Ale żadnego trafiku ani z takiego nie instalowałem, więc to co tutaj właściwie będziecie widzieć oprócz interfejsu, właściwie tego paska HUD-u tylko, to wszystko to jest zasługa autorów mapy. A tutaj mają czym się pochwalić, oprócz faktu, że jest to mapa na skali 1:2, no to wiele elementów zostało tutaj specjalnie odwzorowanych, specjalnie zrobionych, jak chociażby cała wegetacja, więc drzewka, jakieś krzaczki, cała przyroda jest tutaj odpowiednio dostosowana. Ta droga też jest odpowiednio zrobiona. Pewnie słyszycie to głównie, ja czuję to po prostu po kierownicy, jak ona cały czas chodzi, jak ona działa, ponieważ ta droga nie jest płaska. Teraz pewnie musi zniknąć na chwilę ekran i możliwe, że będziecie mnie źle słyszeć, ale muszę tutaj spróbować wam to jakoś pokazać, ale nie wiem, czy jest to możliwe na ten moment. Nie, tak to nie jest możliwe. Spróbuję może się zatrzymać lepiej. Zatrzymam się na chwilę. O, teraz sobie odpalę długo. I nie, to nadal słabo widać. Słabo. Ale pod tym kątem może co nieco widać już, że ta droga nie jest aż tak płaska. Ma tutaj takie pewne swoje chropowatości czy coś w tym stylu. Więc po prostu czuć po prostu tą drogę. Jest ona tutaj pewnego rodzaju wyzwaniem. No i polecam na tą mapę odpowiednio dostosować sobie moc force feedbacku w twoich kierownicach, żeby no nie była to wielka przesada po prostu w odczuwaniu. Dobra, to ja się tutaj rozpędzę i czy coś jeszcze o tej mapie mogę powiedzieć? Właściwie to jest mój pierwszy raz, jeśli chodzi o jakąś jazdę. Wcześniej tak tylko testowo przejechałem i tyle. Nic więcej tutaj na niej nie robiłem. Z tym, że żeby nie było, jechałem kawałek tej trasy i cofnąłem się do save'a, bo nadal jadę tutaj pierwszą trasę, jest to nadal po prostu przejażdżka z samouczka. Więc no nadal jest to właściwie moja pierwsza trasa, tylko wcześniej co nieco przetestowałem w kwestiach technicznych. Drogi, jak sami tutaj autorzy wskazują, są odpowiednio dostosowane szerokością na 3,5 metra. Są zrobione jako 3D bitumen. Wiele rzeczy customowo zrobionych, wiele detali i lokalizacji odpowiednio tutaj ogarniętych. Pojawiają się tutaj też nawet specjalne zwierzęta. No wiadomo, Australia no to ma parę tych zwierzątek i też ciekawą historię, czy wiele ciekawych historii, jeśli chodzi o nie. Ale znajdziemy tutaj jakieś krowy, kangury, koale, czy nawet wielbłądy. Znajdziemy... O Jezus. Skupiłem się na notatkach. Wiele innych ciekawych rzeczy tutaj znajdziemy, a co znajdziecie sobie w opisie. Dobra, koniec patrzenia w telefon. A teraz czas na podróż. Jak to Australia? Typowe, płaskie, choć druga nie jest aż tak mocno płaska i to czuć. To jednak same tereny będą dosyć płaskie.
bo takie tereny przeważają przecież w Australii, więc jeśli ktoś lubi takie mapy, gdzie po prostu jedzie się i jedzie cały czas na bardziej rzeczywistych skalach, no to może być to naprawdę bardzo ciekawa mapa dla takiej osoby. Natomiast całe to przemierzanie to i tak będziemy widzieli w trakcie tego materiału. Natomiast jeśli chodzi o inny temat, co nieco jeszcze oczywiście o kierownicy, bo skoro ona tutaj jest widoczna, no to co nieco trzeba powiedzieć. Sporo powiedziałem w ostatnim gameplayu i w sumie podtrzymuję to, co mówiłem. Trochę co nieco korzystam z tego zestawu i po prostu przyjemnie się jeździ. Naprawdę zestaw warty polecenia, no ale trzeba się liczyć z tym, że jest to inwestycja dosyć duża, jakby nie było. No bo sama obręcz, no to jest wydatek, na oficjalnej stronie widnieje tam cena, w zależności w dolarach 300, w euro 330, w polskim sklepie widziałem, że jest sprzedawana ta obręcz za około 1500 zł, więc no trochę kosztuje. Na pewno jeśli chodzi o jej taką no, fajną funkcję, to jest fakt, że oprócz tego, że działa ze wszystkimi bazami mozy, więc nie trzeba pchać ją jak tutaj akurat w R9. Jeśli ktoś tam chce, to może pchać w R21, ale można też spróbować szczęścia z R3, czyli najtańszą bazą, która jakiś czas temu wyszła, która działa pod PC-ta i Xboxa. No i jest tą budżetową bazą. I można po prostu na tamtej bazie skorzystać też z tego koła, więc wyjdzie tak trochę budżetowo. Ale do tego, z tego co również wiem, to można tutaj skorzystać z uniwersalnego hubu i wykorzystać tą obręcz przy innych bazach. Aczkolwiek nie testowałem tego, więc nie wiem w sumie, czy można by było ją podpiąć pod na przykład T300, czy... Zgaduję, że pewnie pod inne DD. Prawdopodobnie tak, ale to musiałbym w sumie przetestować. To też jest taka informacja dla kogoś, kto chciałby się w takie rzeczy no, bawić. Natomiast można co nieco złożyć tutaj budżetowy zestaw. No i na pewno jest to ciekawy zestaw do pomyślenia, jeśli ktoś, tak jak już wspominałem kiedyś w ostatnim właściwym materiale, jeśli ktoś myśli o takim szerszym zastosowaniu, nie tylko do ciężarówek, ale szczególnie myślę, jeśli ktoś gra też w gry sim racingowe, no to myślę, że jest to warte przemyślenia po prostu. Bo jeśli ktoś gra w sumie tylko w ETS-a czy w ATS-a, no to już tacy pewnie zapaleńcy, mocni entuzjaści by mogli sobie na coś takiego pozwolić. Wiadomo, nie każdy też na nasze warunki może sobie pozwolić na taki wydatek. Jednak no, jest to inwestycja, która potem po prostu się zwróci. Każdy, kto zdecydował się na zakup, niekoniecznie nawet takiego zestawu, ale w ogóle bazy, w ogóle kierownic z technologią Direct Drive, no to po prostu potem chwali i wie, że to dobra inwestycja. Bo to po prostu trzeba zapłacić, no ale za jakość się płaci. Widziałem też komentarze, że niektórzy wolą pójść w stronę innych kierownic, zrozumiałe, ale porównanie na przykład tego zestawu do chociażby tego tam zapowiedzianego, bo ta kierownica, ten zestaw jeszcze nie wyszedł, ale do tego tam zestawu od Hori, no według mnie jest trochę absurdalne, bo jednak porównując ten zestaw do tamtego, no to kompletnie dwa inne światy. Tamta kierownica skupia się właściwie tylko na trackerce. No i ja jakoś nie widzę możliwości korzystania z niej w sim racingu. Nie mówię, że jest to niemożliwe, bo pewnie da się korzystać, ale raczej odczucia będą gorsze niż jakby dokupić sobie do T300 Open Wheela i sobie tak jeździć po prostu. Pomijam kwestię, że tam jest pasek, więc zdecydowanie lepsze pewnie będą odczucia. Choć z drugiej strony... O Jezus, zahaczyłem. Aha, faktycznie zbyt mocno tu podjechałem. Dobra, ja to wyratuję. Natomiast... Chciałem tu jeszcze wspomnieć, że no, pasek paskiem, ale...
Zastanawiam się w sumie, jakie są odczucia tych zębatek w tym Hori, bo tam jest jakiś ulepszony zestaw, jakiś system podwójnych zębatek, czy coś w tym stylu było. W każdym razie lepiej się tam niby zaprezentują niż niektóre inne, bardziej budżetowe kierownice i zastanawiam się, jak to działa, ale wiadomo, że i tak to jest daleko, to jest mocno w tyle w porównaniu do DD. Dobra. Na pewno jedno mi się podoba i o tym chyba nie mówiłem w poprzednim materiale, a powinienem, bo kiedyś pamiętam już lata temu, jak sam myślałem o zakupie chyba bodaj pierwszej bądź drugiej kierownicy, to bardzo chciałem zobaczyć taką jakąś większą rywalizację, większe po prostu działanie na rynku tych kierownic, czy mnie jakiś trafik wyprzedza, tak. Tak zauważyłem, że tam próbuje mnie wyprzedzić, no nieźle. Chciałem zobaczyć taką walkę, czy po prostu więcej produktów na tym rynku, bo w tamtych czasach pamiętam, że jedyny wybór to albo były te Logitechy, albo coś tam może z tego Thrustmastera. Nic wielkiego, a ceny i tak na tamten okres wysokie. No, może ze względu na to, że byłem młody, a wiadomo, że z czasem inaczej się podchodzi do kwestii pieniądza. No to przynajmniej mi się tak wydawało, że to było dosyć drogie. Dzisiaj w sumie i tak większość tych produktów albo stoi w miejscu, ale wiadomo, że kwestia pieniądza też się zmieniła. Więc teoretycznie w niektórych kwestiach można dopatrzyć się, że jest taniej. Ale na pewno jeden plus, duży plus według mnie jest taki, że po prostu cała ta branża kierownic się rozwinęła. Kiedyś to tylko zabawka, dzisiaj to coś więcej można z tego działać w wielu różnych produkcjach. Mamy też wiele opcji do wyboru. Jedni oferują lepsze odczucia, inni będą teraz oferować bardziej rozbudowany ten cały, jakby to powiedzieć, system. Dostępność, jeśli chodzi o jakieś tutaj dodatkowe kokpity, dodatkowe klawisze, jakieś inne elementy. To mi się na pewno podoba. I w ogóle ten rynek tak rozrósł, że każdy coś może znaleźć dla siebie. Jeśli chodzi o budżetówki, no to one są. Bo w sumie tam nawet są takie tańsze i nowe odpowiedniki, które działają nawet na zębatkach. Już nie trzeba się bawić tą sprężynką. Ale pamiętajcie, i to jest rada. Nie bawcie się w te sprężynki, nawet jeśli to jest zabawa 2 godziny w tygodniu. Nie warto, lepiej poszukać już używanych zębatek czy pasków. Czyli zwykłych kierownic z force feedbackiem, bo pamiętam, jak sam zakupiłem tę pierwszą kierownicę i to było na po prostu tej sprężynie, co tak automatycznie cofała. Żadnego force feedbacku, skręta oś 270 stopni. Nawet nie zabawka, to zwykłe dziadostwo. Nie ma co w to iść naprawdę w dzisiejszych czasach. Już lepiej naprawdę poszukać przynajmniej używek, bo są pewnie jeszcze tańsze. Nawet gdzieś jak tam dorwie się jakieś G25, czy może G27, to już chyba momentami lepiej naprawić, czy coś w tym stylu i korzystać z tego. No ale wracając, no to fajnie, że po prostu ten rynek jest mocno rozbudowany. Wiele ciekawych opcji można dla siebie znaleźć. Fajnie, że też jest wybór między takim zestawem, taką obręczą, czy nawet tutaj konkurencja też może coś ciekawego oferować. No każdy może coś znaleźć dla siebie. Przykładowo dla mnie to Hori no, raczej nie jest stworzone, bo wolę bardziej coś uniwersalnego, gdzie po przesiadce z ETS-a mogę sobie odpalić F1, Assetto Corsa, coś w tym stylu. Do tego mogę sobie od razu zmienić obręcz. Tam chyba nie ma takiej możliwości, a na pewno główny nacisk tamtej kierownicy jest po prostu na trackerkę. Bardziej to mi się kojarzy z tym chyba. Nie pamiętam, jak ta kierownica się nazywała, ale był taki jeden produkt, który był konkretnie skierowany do farminga. Potem to trochę zdechło i chyba Logitech to wykupił.
Nie wiem, czy to Cytek się nazywało. Nazywa. Nawet nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne, ale może część z was po prostu kojarzy to. Ja też było to pod jeden konkretny gatunek. Pewnie głównie fanom farminga spodobał się to, ten produkt i pewnie z niego korzystają. No i zresztą z Holly jest raczej podobnie. Tutaj wiadomo, że ta obręcz też raczej tylko nacisk do trackerki, no ale cały potem system można wykorzystać sobie w innych produkcjach i pod tym względem taka inwestycja myślę, że się opłaca, bo dla jednego produktu no to no tak jak mówię, zapaleńcy, jeśli chcecie naprawdę odczuwać coś naprawdę fajnego, mieć fajne odczucie, jeśli chodzi o jazdę, to Direct Drive jest po prostu najlepszy na rynku i żadna, nawet podwójna zębatka, nie dorówna temu. I takie są fakty. Jednak porównanie Holly do tego całego zestawu jest, osobiście uważam, bez sensu, bo nie dość, że inna półka, nie dość, że też inna cena, inna technologia, to raczej nawet te grupy, do których ma to trafić, trochę inne. Trochę, bo w jednej i drugiej jest ta sama grupa, wiadomo. Tutaj gracze grający no, w trackerkę, w ETS-a, w ATS-a i tutaj też, ale raczej Holly skupia się tylko na tych, którzy będą tylko przy tym siedzieć, a tutaj można myśleć o secie, który będzie bardzo fajny dla po prostu wielu innych różnych produkcji, też z różnego gatunku. Gdzieś kiedyś nawet widziałem, że ktoś używał tej kierownicy do sim racingu, sam muszę sobie to przetestować, ale to już raczej na swoich ustawieniach i swoim czasie. No i też musiałbym zmienić sobie i ustawienie tego i powrócić na statyw, bo tutaj postanowiłem, właśnie jak wspominałem na początku, przymocować sobie tą kierownicę do biurka przy użyciu tego zacisku, po prostu, żeby wypróbować sobie to ustawienie i faktycznie, jeśli chodzi o taką trackerkę, jest przyjemnie, fajnie też się na pewno tak trzyma. Musiałbym jakoś pomyśleć o tym, że jak odpalę ETS-a, to żeby móc to zmontować jakoś tak na swoim statywie, bo niestety on ma tam ograniczony kąt i nawet jeśli ciutkę mogę tam zmienić, to i tak jest daleko od takiego ustawienia jak tutaj przykładowo. Fajny jest taki zacisk, fajnie, że jest taka opcja do zakupu. Jednak muszę tutaj co nieco ponarzekać na jego temat, bo wydaje mi się, że już za te pieniądze, oni tam sobie liczą bodaj 50 euro za ten sam zacisk, no to można było coś lepszego jednak wykombinować. Jest on na pewno solidny, widać, że jest on wytrzymały, ale samo ustawianie go, samo regulowanie przede wszystkim, wydaje mi się, jest trochę takie bez sensu. Można było wymyślić jakiś lepszy system, bo tutaj, żeby móc zmienić kąt ustawienia po prostu tej całej bazy, to trzeba brać sobie ten cały kluczyk i odkręcać śrubki. Co według mnie jest strasznie, strasznie głupie. Można było tutaj wymyślić jakiś bardziej przyjazny taki system, bardziej prosty, na jakimś odkręcaniu już może elementów, które byłyby tu normalnie złożone, a nie na śrubeczkach. No, według mnie to jest słabe pod tym względem, bo skoro już to tyle kosztuje, tutaj akurat płaski asfalt jest. Tutaj już delikatnie wszystko chodzi. Także skończyła się taka zabawa 3D. Więc zacisk, ten uchwyt, czy jakby to tam nazywać, fajny jest, ale myślę, że można było go lepiej ogarnąć, zwłaszcza w tych pieniądzach, bo ta regulacja na tych śrubkach jest no po prostu taka sobie. Dobra, kończąc powoli już temat tego, jeszcze co nieco o tych przyciskach. Będzie prawdopodobnie jakiś materiał z takiego ogólnego poradnika, zabawy w ustawieniach czy coś.
Zadziwia mnie jedno, że w aplikacji nie można zmienić kolorów tego. Czytałem komentarze i według niektórych osób kiedyś się dało. Teraz tej funkcji nie ma. Natomiast, żeby móc zmienić sobie kolorki tych klawiszy, to trzeba te dwie gałki skierować ku sobie. Pojawi się właśnie takie żółte światełko, co oznacza, że możemy sobie zmieniać kolorki. Przykładowo, chcąc zmienić kolor tego tutaj przycisku, to sobie naciskam. Co prawda ja mam przypisane tutaj pewne działanie w grze, ale jak widzicie, zmienił mi się kolor z niebieskiego na czerwony, teraz na pomarańczowy, żółty, zielony, taki inny odcień zielonego, granatowy, różowy, fioletowy, to jest biały i ponownie ten domyślny niebieski jest. W sumie mógłbym sobie tu wsadzić jakiś inny kolor, niech będzie ten czerwony. Żeby sobie to zapisać, robię to samo z tymi gałkami. Znowu na żółto migoczą te diody i jest zapisane. Jak widzicie, teraz mi się już nic nie zmieni. I tak każdy tutaj klawisz można sobie osobno przypisać. Znaczy przypisać sobie odpowiedni kolorek. Także fajna rzecz, ale wydaje mi się, że lepiej jakby ta opcja była jeszcze dostępna w aplikacji. Bo byłoby po prostu według mnie lepiej. Fajnie, że coś takiego można ustawić na pewno z pozycji już grania. Że na przykład ja sobie tutaj jadę w długą trasę, nie chcę pauzować gry, nic takiego, a zmieniłbym sobie kolor jednego z klawiszy tam na jakiś inny. No to po prostu przytrzymuję sobie te gałki, bo odpala mi się ta opcja edycji koloru. Odpowiednio sobie ustawiam kolorki i zapisuję. Fajna funkcja. Ale sam musiałem do niej dojść po jakimś tam filmiku na YouTubie, co wydaje mi się, że nie powinno być tutaj w ten sposób ogarnięte. Chyba, że to gdzieś było na instrukcji, ale może przeoczyłem. Ale nawet na internetowych manualach nic takiego nie zauważyłem. W aplikacji też nie widziałem takiego komunikatu, żadnej takiej informacji. Więc trochę słabo, że musiałem coś takiego szukać po filmikach. W ogóle tutaj pewne też mam zastrzeżenia jednak do tych instrukcji, bo mogłyby być jednak bardziej czytelniejsze, gdzieś tam lepiej jakoś ogarnięte. Wiadomo, że dojdzie się po pewnych elementach, ale jednak w dzisiejszych czasach tak czy siak powinny być bardziej szczegółowe instrukcje. Przy wielu pierdołach są takowe, a tutaj jednak przy takim zestawie, który ma już być takim premium, ma być takim ogarniętym, no to powinien jednak mieć to lepiej ogarnięte, być bardziej taki rozbudowany. Nawet jak dostaje się zestaw i tam odpowiednie śrubki, to nawet powinny według mnie być odpowiednie ikony, odpowiednio to wszystko zaznaczone. Żeby w razie W, w razie zwrotu, w razie jakichś problemów czy coś, nie było żadnych problemów. Bo mogą tu nawet napisać na jakieś liście, ale potem się okaże, że myli się jakiś element lub nie wiadomo, czy dokładnie o to chodziło, a na jakichś ikonach, na jakichś takich obrazkach czasem coś więcej widać, czasem lepiej i jedna i druga strona nie będzie miała potem jakichś problemów po prostu niepotrzebnych, a to jest chwila, moment do zrobienia po prostu przez producenta. Tak jak mówię, wiele innych producentów, którzy zajmują się nawet pierdołowatymi rzeczami, potrafią takie rzeczy zrobić, więc zadziwia mnie, czemu tutaj był taki problem. A wracając jeszcze w sumie do ustawień tych kolorków, to no fajnie jakby coś takiego było jeszcze w aplikacji. Ale dobra, koniec może o kierownicy, bo trochę o niej przegadałem, nawet nie wiem, ile tutaj czasu minęło. W sensie widzę na liczniku, ile minęło dokładnie czasu od włączenia nagrywania, ale u was pewnie jest trochę krócej. Trochę się nagadałem na ten temat. To co? Może coś na temat aktualności. W dniu, kiedy nagrywam ten materiał, pojawił się post o Grecji, ale nie przyjrzałem mu się aż tak z bliska, plus nie wiem, czy pojawił się film informacyjny na ten temat, bo najprawdopodobniej połączę ten post z jakimś innym przyszłym, może ATS-owym, może znowu ETS-owym. Robię tak ze względu na to, żeby nie robić takich minutowych, dwóch,
maksymalnie 3 minut jakiegoś filmiku, w którym no nic wielkiego nie będzie, to też nie są jakieś takie wielkie, mocne i aż tak wiele nie wnoszą te posty, więc wolę czasami zebrać te parę tematów do jednego filmu i po prostu potem już wypuścić taki jeden ciekawszy, gotowy, żeby to też trochę więcej trwało, żeby był od razu zbiór takich paru informacji. Bo też wiem, że jak pojawia się taki mało wnoszący temat, mało ludzi się interesuje, to potem po prostu tego nie oglądacie. Więc a to wpływa też na odbiór potem kanału. I potem bywa, że jak pojawi się ciekawy temat, to nagle się okazuje, że ten film też nikt nie obejrzy, bo na przykład YouTube już go nie wyświetla, bo mało osób interesowało się wcześniejszym materiałem, bo tam było powiedzmy o kolejnym stanie z ATS-a, czy jakaś tam pierdła nawet o ETS-ie. Przez to, że mniej ludzi zobaczy, potem te filmy są mniej promowane, a jak pojawi się coś ciekawego, to potem przez takie działanie YouTube ten też będzie mniej promował, mniej osób zobaczy, a potem będą takie sytuacje, że ktoś przychodzi i: o, Seba, widziałeś to? O, tutaj zapowiedzi są, i akurat wkleja do gościa, który zrobił ten sam film, a u mnie go nie widział. To nie tak, że ignorował czy coś, tylko faktycznie mógł nie zauważyć, bo YouTube go nie polecił. Czy czasem nie poinformował. Sam zauważyłem nawet problemy nawet z tym dzwonkiem, bo te powiadomienia czasem, znaczy pojawiają się, ale czasami, przynajmniej u mnie tak jest z jednym kanałem konkretnie, że jak ten twórca odpala streama, to owszem, ja dostanę powiadomienia na dzwonek, ale jak sobie w niego wkliknę, albo jak będę obserwował, czy jakieś powiadomienie do mnie dojdzie faktycznie, bo YouTube nie zawsze łaska jest mi tutaj od razu poinformować mnie o tym, że wystartował ze swoją transmisją, czy tam z czymś innym. Ale akurat przy innych kanałach jakoś działa to dobrze. Nie wiem, czy u was jest podobnie i z niektórymi innymi twórcami. Bo u mnie to taki wyjątek jest akurat. Ale no taką rzecz po prostu zauważyłem. W każdym razie o tej gracji może kiedyś indziej. W sumie niby jestem w ATS-ie, co prawda w Australii, ale wypadałoby co nieco więcej o tym mówić, ale w ostatnim czasie co nieco sporo rzeczy dzieje się z ETS-a, bo chociażby potwierdzono, że Magdeburg i... Zobaczcie drobne cięcie. Magdeburg i Osnabrück zostaną przebudowane całkowicie. I co? No mamy tutaj już taką listę składającą się z 4 niemieckich miast, bo oprócz tych dwóch jeszcze wcześniej Brema i Kassel zostały potwierdzone, więc wiemy o tym, że wkrótce w ETS-ie zostaną przebudowane kolejne 4 niemieckie miasta, więc kontynuują przebudowę tych niemieckich miast i oczywiście okolic, bo w ostatnim czasie no to i też za te okolice wokół miast się też wzięli. Gdzieniegdzie, wiadomo, po to, żeby odpowiednio dostosować te miasta, gdzieniegdzie mocno powychodzili i zastanawiając się jest nawet dlaczego. Wiem, oczywiście komentarze pojawiają się na co z Polską. Też chciałbym wiedzieć, szczerze powiedziawszy, choć jeszcze bardziej chciałbym wiedzieć, co będzie z kolejnym państwem bądź państwami, które mają zostać całkowicie przebudowane. No bo takowe chyba raczej są w planach, prawda? No jesteśmy już trochę po wydaniu tej nowej Szwajcarii, a tutaj żadnej zapowiedzi, żadnego potwierdzenia kolejnego kierunku. Trochę tu ucichło. No i nadal czekamy. Ciekawe, czy to się pojawi jeszcze jakoś w wakacje teraz. Czy może będzie trzeba specjalnie do grudnia czekać, aż Paweł przyjdzie i powie, jaką fajną rzecz szykują. Chociaż nie, raczej nie będzie trzeba czekać do grudnia. Przynajmniej nie wydaje mi się, bo wtedy raczej po prostu pokażą jakieś pierwsze, no może nie pierwsze screeny, ale jedne z takich ze wczesnego dostępu, screeny, nie z wczesnego dostępu, z work in progress, w trakcie prac. Pamiętacie, jak kiedyś na jednych screenach pokazywali, nawet po zapowiedzi już Szwajcaria, a potem na jednym ze streamów pokazywali, jak to oni jeszcze pracują, tutaj trawy nie ma, tutaj drogi niedokończone i tak dalej. Myślę, że będzie podobnie, że
pewnie za jakiś czas pojawi się normalny post z potwierdzeniem, gdzie dalej idą. Ja typuję Benelux, tylko bardzo mnie zastanawia, czy to będzie jakiś podział, czy najpierw jedno państwo, czy może dwa razem, potem kolejne jakieś, czy od razu w całości biorą się za cały Benelux, to mnie zastanawia bardzo. No i co tu jeszcze więcej mówić? Będzie takie potwierdzenia, potem pewnie w grudniu na świątecznym streamie pewnie pokażą kolejne screeny. Raczej wątpię, żebyśmy czekali do grudnia, ale to... No to też w sumie może się niby zdarzyć. Ale wydaje mi się, że bardziej realna jest ta opcja, że za jakiś czas będzie potwierdzenie, tylko ciężko powiedzieć kiedy. No a w grudniu pewnie jakiś tam postęp pokażą po prostu kolejny. Choć może w międzyczasie pojawi się tam jeden, drugi post po potwierdzeniu. Ja czy wcześniej planuję jeszcze taki teaserowy post, taki dający jakieś wskazówki, że najpierw sobie zgadnijmy, gdzie oni tam zmierzają, a potem będzie potwierdzenie. Coś jak z Iowa, czy z Iowa, gdzie też był ten jeden screen, a po trochę ponad chyba tygodniu potwierdzili, że właśnie będzie to stan Iowa. Dobra. Widzę, że na liczniku jest już co nieco czasu. Ale... Może zrobię tak, że to oddam. Wezmę sobie jakąś trasę. Przejadę kawałek. Co nieco tu jeszcze pogadam i najwyżej się zatrzymam w którymś tam miejscu. I jak widzicie, tutaj mam jeszcze komunikat z tego, bo to jest po prostu samouczek, jak wam już wspomniałem. Po prostu taka długa trasa na dzień dobry. Czegoś takiego jeszcze sam nie miałem, po prostu. Nawet na tych mapach z bardziej realną skalą, to... Po prostu te trasy były krótsze. A tutaj coś takiego mi dowalili. Tutaj jeszcze podgląd na centralę mojej firmy. Bardzo ładnie wygląda. No i wezmę sobie jakieś kolejne szybkie zlecenie. No, super trasa tutaj by się szykowała, ale może wypadałoby... Spróbuję stąd coś zabrać. O, właśnie w ten sposób. Ewentualnie to. To też jest ciekawe. Ale i tak jednego czy drugiego nie przejadę, więc może sobie zabiorę to. Okej, chyba jestem w miarę przygotowany jeszcze tutaj. Chyba światło mam w miarę ogarnięte też. Sobie z tej samej bazy tutaj jadę. Tylko tym razem pojadę w drugą stronę. Jak ten przód tutaj chodzi. Wcześniej tego w sumie nie widziałem nawet. Może następnym razem, o ile będzie następny raz, już sobie ogarnę jakąś lepszą ciężarówkę, taką typową pod Australię, żeby lepiej się jeździło. Ale czy będzie następny raz, to w sumie zależy głównie od was, no bo jeśli nie chcecie tego oglądać, no to nie będzie, a jeśli chcecie, no to postaram się jakieś kolejne materiały przygotować z tego. Ale to pewnie za jakiś czas i po zabawie już z Mozą. Znaczy, bawić się pewnie dalej będę, ale już nie tak specjalnie, już nie będzie takiego podglądu raczej. Choć jeszcze tu... No, przynajmniej dwa filmy szykuję, przynajmniej jeden, to na pewno, jeśli chodzi o gameplay.
I mam nadzieję, że tym razem będzie to dosyć w fajnym wydaniu, ale to się jeszcze zobaczy. Mam tutaj pewien ciekawy pomysł, ale niestety nie gwarantuję, czy on wyjdzie. Jeśli tak, to pewnie zobaczycie jego efekty już wkrótce. A jak nie, no to no, niestety, zwykły podgląd się szykuje. Natomiast, o, nowa wiadomość, a to pewnie coś z kredytem lub tam z tym szukaniem kierowców, czy coś w tym stylu. W sumie, bo tak, skoro temat przyszedł, to nie wiem, czy podobnie uważacie, ale to jest jeden z większych skamów, jeśli chodzi o tą rozgrywkę w ETS-ie czy w ATS-ie, bo podczas grania po raz pierwszy na tych profilach, tam robieniu tych pierwszych dostaw, pierwszych kilometrów, no to dostajemy właśnie na początku tam tego maila, czy jednego tam z pierwszych tych maili, czy lub nawet jedynych, bo wiadomo, że one są rzadkością. Właściwie to jest taka martwa funkcja, że to jest niesamowite, że to jeszcze żyje, nie? Że nawet tego nie rozwinęli jeszcze, tych maili, że tam co najwyżej się pojawia to informacja o nowych specjalnych transportach. Ech, naprawdę, jak z tymi też, jak z całym Wotrem nawet. Podobna martwa rzecz. A propos Wotra, to też myślałem tutaj o pewnym filmiku. Nawet muszę nad nim w końcu popracować, bo myślę, że to jest taki zacny temat. Dobra, muszę sobie jednak dam na ten pierwszy poziom, no z tym, że są to automatyczne wycieraczki, więc tutaj będzie mi odpowiednio to dostosowywać. Ale w tym przypadku, no to odpowiednio jest chyba raczej mocno w cudzysłowie. Dobra, dam sobie w sumie tempomat. O, to mi się podoba. Prosta droga, tempomacik. Noga na nogę i sobie jadę prosto. Ale ta droga jednak daje o sobie znać. Nawet jeśli się jedzie prosto, to i tak trzeba co nieco siłować się z kierownicą, żeby tutaj odpowiednio trzymać się w tych rysach. A wracając do tego maila, to jest dosyć mocny skam, że przychodzi tutaj informacja, że poszukujemy kierowców z własnym sprzętem i bla bla bla. Bo wydaje się, że możemy niby się zatrudnić, czy coś w tym stylu. Chyba nawet w ogóle czytając jakieś różne komentarze, to sądzę, że dużo osób po raz pierwszy mają styczność z ETS-em czy ATS-em, robiąc te pierwsze trasy, to myślą, że potem mogą się właśnie zatrudnić w jakiejś firmie, jeździć tak z nią, tam z logotypem odpowiednim i tak dalej. A tu się okazuje, że no nie, no, że tutaj na razie sobie jeździ w szybkich zleceniach, weź kredyt lub nie, kup pierwszego tira, no i tyle z zabawy i buduj to swoje imperium, tylko że twoje imperium, no to też jest takie trochę ubogie, bo tylko kupisz kolejnego tira, kupisz miejsce w garażu, bądź kolejny garaż, zatrudnisz tam kierowcę, no i on robi pieniądze, no ale co dalej, czy można z nim zarządzać, czy coś, no nie, możesz sobie popatrzeć w sumie tam na mapie, gdzie on się znajduje, ale sam nie znajdziesz go w tej pozycji w ogóle nigdzie na mapie. Zarządzać nie można inwestować, jest też nałożony w ogóle limit, jeśli chodzi o kierowców i też ciężarówki. Kiedyś się chwaliłem, nie wiem, czy ktoś się jeszcze pamięta, ale był jeden gameplay, w którym pochwaliłem się, że zatrudniłem wiele osób tam i nakupiłem bodaj magnumek, no ale niestety jest limit i nawet mając wszystkie garaże, to nie zapełni się tego. Temat zarządzania tutaj własną firmą, czy nawet bycia w innej firmie, no po prostu nie istnieje w tej grze. Czy po prostu jest strasznie po prostu nierozwinięty, od tak zostawiony, niby coś tutaj mamy z tą własną firmą, ale no co to jest, w ogóle też niesamowita pogoda, niby wszystko ładnie i tak dalej. Jakieś chmurki są, ale nie wyglądają raczej na deszczowe, chociaż tutaj w lusterku widzę taką jedną ciemniejszą, to i tak no, nie powinno tutaj raczej być w ogóle opadów. To on jak poszedł na podwójnej ciągłej, znaczy u siebie to miało w ogóle lepszą. Nie, no odszedł siebie, to chyba miał wcześniej. Przerywa. O, tego też bierze, ale jebaniutki, ja też go wezmę. Chodźcie. Pyk. Ej, w pipiduwie, no daje radę, jaki niesamowity koksu. Ale pierwszy raz coś takiego widzę, żeby taki trafik tutaj działał. Czy najpierw sami się bierze, a potem za kolejnego. Kurde, trochę teraz jak w rzeczywistości się poczułem.
Naprawdę, pierwszy raz coś takiego zobaczyłem w tej grze. I w ogóle to jest w grach od SCS-u. Najpierw mnie, potem kolejny pojazd. Bez żadnych ceregieli, bez żadnych problemów, nie zatrzymuje się nagle w połowie przy wyprzedzaniu. Chociaż wcześniej jeden próbował i też się zatrzymywał i blokował tego, co jechał akurat na czołówkę. Właściwie to on jechał na czołówkę, a tamten jechał w dobrej pozycji. Ale na to, no teraz to zrobiło na mnie duże wrażenie, no nieźle. W sumie, skoro mówisz o takich skamach, takich, no niby oszustwach, to możecie dać znać, co dla was było takim największym skamem. Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest mój największy skam. Jeden na pewno z takich, o których sobie tak teraz pomyślałem, to faktycznie może jest. Skamem według mnie jest platforma World of Tracks, która już była wielokrotnie zapowiadana, że miała być rozwijana, ulepszana. Aż sobie przypomniałem, że jeden z któryś tam roków miał być rokiem World of Tracks. Jak się okazało, no nie był nim. Do dzisiaj jest to platforma wersji alfa. Ale za to mamy przynajmniej super wydarzenia typu Cruising X i powraca teraz też kolejne super wydarzenie Trade Connection X, gdzie w miejsce X wpisz tutaj nazwę stanu bądź państwa. Podobne zasady, podobne działanie, żadnych innowacji, żadnego większego zachęcenia graczy do brania udziału. Trade Connection w ogóle ledwo tam ogarnęło swoje zadanie społecznościowe, czy społeczności. Więc wyszło słabo, nawet po takim powrocie, gdzie co nieco liczyłem na może większy entuzjazm, czy większe tutaj fajerwerki z tym, no to jednak taki trochę powrót do tych korzeni. Sam pamiętam, jak była edycja niemiecka, to no, narzekało się na to, jak to już wyglądało. No jednak projekt czy pomysł z powrotem tego formatu z kropka w kropkę, tymi zasadami, z tymi nagrodami też no nie do końca wypalił, bo jednak szło to topornie, a aż takiego mocnego podjarania się tym eventem no po prostu nie było, więc no słabo to ogólnie wyszło. Ale za to wiadomo, no idzie super, super są te eventy, nie ma co gadać. Potem zrobią jakiś stream, w którym pokażą i powiedzą, jak to oni ciężko pracowali nad tym wszystkim, bo musieli tutaj zrobić zawieszkę, albo malowanie zlecić grafiką. I tak to się żyje w tym projekcie World of Tracks. Miały być VS-ki, miała być rozbudowa po prostu tej platformy o jakieś inne funkcje. O rozszerzenie, pewnie o inne jakieś tam ciekawe elementy. A jedynie co mamy, to wydarzenia, i to nie dla wszystkich, bo no co prawda ten Trade Connection Szwajcaria, to dobra, było dla wszystkich, bo darmowy przecież upgrade terenów w Szwajcarii. Natomiast zazwyczaj te cruisingi, no to no, są po prostu dla posiadaczy dodatków, a nawet, nie wiem jak wy, ale ja nawet mając dany dodatek, nie mam potem ochoty robić żadnego z tych cruisingów. W sumie z ATS-owych to dawno nie robiłem żadnego. Jeszcze jakby one działały dla tutaj właśnie mediów, youtuberów, co budują wcześniejszy dostęp i można by było robić to już wcześniej, to by było fajnie, a tak to zrobisz takie wydarzenie nawet z wotrem, no i potem ci tego nie zalicza. Przynajmniej nie widziałem, żeby zaliczało. No tak to można by było co nieco się pobawić. Bo potem to już jakoś tak schodzi chęć do robienia takiego wydarzenia. Do zwiedzania, tak wiadomo, można zwiedzać, jak się wcześniej nie zdążyło wszystkiego ogarnąć. No ale potem to już się nie chce dwa razy jeździć i na siłę robić takiego wydarzenia specjalnie. Dobra, ale tu w ogóle zeszłem z tematu, a co nieco o tych wydarzeniach, co się działy, trzeba powiedzieć, bo oprócz faktu, że
potwierdzili, że kolejne niemieckie miasta zostaną przebudowane, no to przecież zmierza kolejna licencja, kolejna marka zmierza do ETS-a. Nie, nie chodzi o Forda, nie, nie ma to nic wspólnego z ciężarówkami. No, może tyle, że będzie to element, który podczepiamy na ciężarówki, bo chodzi o naczepy. I kolejny pakiet licencjonowanych naczep, tym razem od firmy Cashbauer, czy jakoś tak, czy Cashbauer. W każdym razie zmierza do gry, kolejna licencja, kolejna marka, kolejny dodatek na naczepy. No jak ATS to widzi, to co jest w ETS-ie, jeśli chodzi o te naczepy, no to płacze po prostu. Z jednej strony ostatnio mieliśmy ciekawy okres dla premiery nowych ciężarówek w ATS-ie, a z drugiej ETS i tutaj jest momentami nadmiar, jeśli chodzi o te naczepy. Z jednej strony fajnie, że to się pojawia, fajnie, że to się też rozbudowuje, pojawiają się kolejne marki. Szkoda, że tak nie z ciężarówkami akurat. Z drugiej widzę, że też jest sporo komentarzy, że no, właściwie to, te dodatki to są kopiuj wklej, niby są inne marki, ale potem się okazuje, że są praktycznie te same naczepy, przewozicie te same ładunki i oprócz znaczka, może kolorków czy skina, to praktycznie są te same modele, wiele się nie różnią i aż tak mocno nie zachęcają do zakupu. Dajcie znać, jaka jest wasza opinia. Bo tutaj jednak jest takie coś, że no są te plusy, jak wspomniałem, bo fajnie, że to się rozwija, że jest więcej tych firm, jest coś kolejnego. Na pewno lepiej, że jest to chociaż już z licencją, że jest to realny produkt, niż że mamy tu do czynienia z jakąś tam no nie licencjonowanym, z jakimś nielicencjonowanym dodatkiem, który wiele nie wnosi. Oprócz faktu, że coś tam przygotowali i po prostu chcą na tym zarobić. Znaczy, no wiadomo, zresztą te dodatki są po to, żeby na nich zarobić, ale wypadałoby no, bardziej się postarać, jeśli chcą faktycznie realnie na tym zarobić, żeby potem nie robić specjalnie jakiś broszur, jak to było z tym Farm Machinery. Mam nadzieję, że mój mikrofon jednak nie zbiera aż tak mocno tych dźwięków tej kierownicy, bo jednak minus posiadania mikrofonu pojemnościowego, zwłaszcza takiego, jakim ja mam, jest to, że on słyszy wszystko. Czasami źle słyszy mnie i to wielokrotnie odczuwam, bo albo nie zbierze akurat odpowiednio mojego dźwięku, tego, co dokładnie ja powiedziałem, ale potrafiłby zebrać dźwięki, jak nie wiem, jakaś mrówka czy pająk w rogu pierdnie, o ile to jest możliwe. Taki to jest wspaniały mikrofon. Znaczy, z jednej strony jest po prostu dobry. Nie widzę powodu do momentu, aż się zepsuje, żeby go wymieniać. Ale pod niektórymi kwestiami to mnie jednak denerwuje. Gdzie miałem tu zjechać? Na tą gruntówkę? Na ten shooter? Tam była jakaś droga? Tutaj też zresztą jest. Kurde, nie jestem w ogóle przyzwyczajony do tego, jak to tu wygląda. Tutaj też nie mogę skręcić w ten sposób. Tu muszę skręcać, ale nie wiem, czy to jest możliwe, czy nie wjadę pod jakiś prąd. Spróbuję tędy, ale no... Ciekawa trasa. Z jednej strony miałem już kończyć, ale mam jeszcze ochotę coś sobie pojeździć i też pogadać. Więc sobie pojadę akurat jeszcze ten kawałeczek. Tu w ogóle widzę kamerkę, więc może przynajmniej do tego dojadę. W ostatnim czasie jeszcze było Nordic Horizons. Post z górami, z naturą. A tam wcześniej o ATS-ie też coś co się działo, Arkansas było o sztuce, o Missouri było o tam jednym z miast, no i jeszcze potwierdzono, że czwarta faza przebudowy Kalifornii zostanie
prowadzona, przynajmniej takie są wstępne plany, szykują na wersję 1.52, więc najprawdopodobniej na ostatnią z tegorocznych aktualizacji, bo jeśli będą iść według tego już standardowego schematu, że mamy 3 duże aktualizacje na rok, no to tutaj mieliśmy 50, wkrótce będzie 51. O Jezus Maria, ale tutaj, co tu się w ogóle stało? Masakra. Dobra, jest tu kamerka? Jest. To sobie to wiadę. Ale co się stało tutaj właśnie na tej drodze, to... Oj, no nie jest to odpowiednia ciężarówka też. No W900, przynajmniej w wariancie amerykańskim, niezbyt dobrze działa. Fajna miejscówka nawet. I w sumie nie spodziewałem się, że na tej mapie zobaczę jeszcze te przerywniki filmowe. Ale jaka tekstura tego obiektu, jaka tu jest grafika, no naprawdę szacun. Bardzo ładnie to wygląda. No jak widać, jest tutaj wiele ciekawie zrobionych rzeczy, wiele ciekawych miejsc odzorowanych. No bo przecież to nie jest obiekt od SCS-u, przynajmniej kojarzę, żeby takowy gdzieś był na mapie. Wiele tutaj elementów jest zrobionych od, no po prostu podstaw, wiele po prostu swoich rzeczy przygotowali twórcy. Nawet te ujęcia wydają się takie ciekawe. Zobaczcie, jedna kamera tak wędruje tak sama. Fajny koncept naprawdę, to mi się podoba. Kurczę, zobaczcie, nawet jedną z tych rzeczy, którym tutaj szczyci się z software, taka niby pierdoła, została lepiej zrobiona przez, a jakby nie inaczej, przez osoby ze sceny moderskiej. No ale z drugiej strony, to jednak sobie nie mówić potem, dzięki takim arcydziełom, robieniu takiej sztuki nowoczesnej, tej wirtualnej trackerki, potem takie osoby mają szansę potem być jako pracownik SCS-u, dołączyć do tej ekipy i potem samemu pracować nad zrobieniem zdecydowanie lepszych rzeczy. No i w ogóle szacun, że chce im się w ten sposób albo robić takie projekty, albo potem tworzyć już oficjalnie wszystko. Tylko no, jak już potem decyduje się na pracę już w samym studiu, to potem nie jest to aż tak kolorowo. To się niektórym wydaje, ale potem to już nie jest tak fajnie, bo robiąc tam własne albo jakieś produkty, jakieś tam gierki czy modyfikacje, to ma się tą wolność, idzie się według tego, co chce się zrobić, na robiąc to już w robocie, czy to tutaj przykładowo dla SCS-u, jakby ktoś poszedł pracować, czy gdzieś indziej, no to potem musi się słuchać jednak tego przełożonego, tego, co mu każą zrobić. Nawet jeśli ma się świetny pomysł, to nie, góra każe inaczej. No i wiele potem fajnych pomysłów, wiele fajnych możliwości jest potem traconych, no bo wiadomo, inaczej zdecydowano. Tak chyba też jest w SCS-ie. Myślę, że niektórzy, którzy tam dołączają, mają ambitne pomysły. Myślą, że można by było pozwolić sobie na znacznie więcej, pójść w ciekawe inne rozwiązania. No ale tutaj potem przyjdzie pan z góry, jakiś przełożony czy ktoś inny i tutaj powiedziano, nie, nie robimy czegoś takiego, po co mamy to robić, plan jest taki, robimy to i tyle. W sumie kiedyś, to już parę lat temu nawet było, ale kiedyś słyszałem takie historie, że jak ktoś tam akurat z mapy czy z innych tam teamów dołączył do SCS-u, a był znany jeśli chodzi o środowisko moderskie, ze świetnych projektów, ze świetnej pracy, ze świetnych też pomysłów, dołączył do SCS-u, miał wnieść po prostu tą
świetność do firmy, jak i do produkcji. No i skończyło się na tym, że po paru miesiącach jednak odszedł, bo tam był beton, bo jednak tam nagle trafił na taką ścianę i co z tego, że miałeś świetne pomysły, ambicje tutaj, też możliwości, byłeś w stanie to zrobić. My się w to teraz nie bawimy, zajmujemy się czymś indziej, czymś innym, więc jak ci się nie podoba, to tutaj nie siedź. Z tym, że to już było, o Jezus, ale droga. Uhuhu, tutaj też ciekawe wyzwanie. Oj, nie mam dobrego zestawu, nie mam dobrego jednak zestawu tutaj dobranego. Niezbyt to pasuje, także faktycznie lepiej ogarnę sobie inną ciężarówkę. No masakra, ale mi pójdą po kasie, jeśli chodzi o tą trasę. Matko jedyna, co to jest za droga w ogóle? Ale będzie poobijany ten tir. Ja się zastanawiam, czemu trafiku tu nie ma. W każdym razie coś takiego kiedyś słyszałem, już to było parę lat temu. Nie wiem, czy się teraz... Chryste, co jest z tym podwoziem? Musiałbym chyba podnieść tego tira. Nie wiem, czy się zmieniło to na pozytywny aspekt, czy nie. Czy w ogóle jakieś zmiany w tej kwestii zaszły. Ciekawe, jak to tam wygląda od kulis. Może kiedyś się przekonamy. Fajnie by było. Jeśli ktoś jest chętny do takich poraduszek, to z chęcią zapraszam. Jeśli ma w tym obeznanie czy jakieś doświadczenie nawet, może coś nieco słyszał, to z chęcią usłyszę, co macie do powiedzenia. Matko jedyna, jaka trasa. Ale zestaw, powiem wam, daje radę. Odczucia fajne są. No. Chociaż przyznam, że chciałem zrobić tutaj jakiegoś takiego offroada, czy pobawienie się właśnie w cyklu offroad i może męczenie konia z tą kierownicą, ale w ETS-ie... O, tutaj są krowy. Te wcześniej wspomniane. Ja czy kangury też będą gdzieś. A jeśli chodzi o te plany, to chyba trochę przepadą, bo będzie trzeba wykombinować coś innego, bo tutaj jest, no może nie aż takie męczenie konia, bo mógłbym się rozpędzić. Chyba że te obijania tej ciężarówki, no to można zaliczyć do męczenia konia. A wiecie co? Ja chyba sobie tutaj zakończę podróż, zjadę sobie na tą stronę akurat. To jest jakaś firma, tutaj po prostu na tej mapie występują takie punkty, gdzie niby to jest chyba zaznaczone jako miasto, ale to jest jakiś punkt, gdzie ktoś tutaj sobie mieszka, ma jakieś takie chyba mini rancho, można sobie zabrać najwidoczniej jakieś ładunki, jakieś zlecenia. No i tak to wykombinowano po prostu na tej mapie, także dobra, ja się tutaj zatrzymam w ten sposób może. I na razie to tyle, co nieco już pojebijany ten Kenworth. Trasę może w jakimś kolejnym materiale skończę, bądź samemu po prostu za jakiś czas. I to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Około godziny tutaj zleciało, nawet nie wiem, kiedy to zleciało. A nawet mógłbym co nieco więcej pewnie poopowiadać. Ale dobra, to tyle. Także cóż, dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.